Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na materiał na moim kanale. Ze mną nowym ja. Jakieś zmiany? Już wiecie, jeśli nie, trudno, Wasza strata, ja Wam nie powiem. To jest chwilowy zabieg w wyniku pewnych okoliczności, ale powrócę oczywiście do tego, co było wcześniej, myślę, że jeszcze w tym roku, a ten kanał, albo może bardziej nie kanał, tylko film, jest inspirowany ostatnio pewnym komentarzem, pewną nową osobą, która zawitała na moim kanale i mnie to bardzo ucieszyło, więc pomyślałem, dlaczego by nie nagrać i jeszcze raz powiedzieć, wyjaśnić pewną sytuację związaną z moją twórczością. Więc jak ja to robię, prawda, że mam tyle tych komiksów, że tyle tego czytam, jak raz jeden z moich widzów, Mirek, powiedział, chyba to był on, albo może ktoś inny, już nie pamiętam, że jestem tytanem czytania komiksów. Czy ja wiem? Podejrzewam, że mogą być osoby, które robią tego więcej ode mnie, więc nie wypowiem się, ale jeżeli chodzi o czytanie komiksów, ile tego robię miesięcznie, to myślę, że przynajmniej, ale to tak podkreślam, przynajmniej to jest przedział między 20 kilka a do 40 pozycji, czyli tak minimum to jest jeden dziennie. Więc tak mniej więcej to gdzieś wychodzi. Może czasami trochę więcej, bo niekiedy są sytuacje, że jakieś tam niektóre komiksy ja przeczytam, wy nawet nie wiecie, bo ich nie publikuję. A nie publikuję pewnych komiksów z różnych względów, choć tym głównym i najważniejszym jest to oczywiście, że coś mi nie przypasowało. A ja Wam pokazuję na kanale komiksy, które w mniejszym lub większym stopniu mi się podobały, bo kanał nazywa się właśnie Lubię Komiksy. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. Czy mam największą tę kolekcję? Nie wiem. Łącznie teraz mam około 1050 w swojej kolekcji, a jaką wartość mam ta kolekcja? Nie wiem, powiedzmy, że są tańsze i droższe. Niektóre kosztują parę dziesiąt złotych, 20, 30, inne 80 i 100, więc powiedzmy, że każdy kosztuje 50, plus minus, prawda? Razy 1000 przynajmniej, to już macie wynik, więc tak to mniej więcej wygląda. I tak po prostu. A co do tych współprac, tak owszem, nie ukrywam, że współpracuję z wieloma wydawnictwami, ale to tak naprawdę jest moja ciężka, codzienna praca, bo pomijając fakt, pozdrawiam swoich hejterów, którzy zawsze mi pisali, och, że ty się żalisz, że masz tak ciężko i tutaj w ogóle chcesz coś jeszcze, nie wiem, bym coś powiedział, ale po co? Ale tak, nie jest to lekkie. Trzyzmianowa praca, ogarnięcie ogólnie, powiedzmy tam przy domu czasami, czy w ogóle coś. Do tego dwójka małych dzieci. Oczywiście są, że tak powiem, pewne ustępstwa. Coś takiego jest jak, ja to zawsze mówię, niezawodna instytucja teściowa, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo pomaga nam i dzięki temu mogę mieć czas na to, co robię. No i oczywiście moją lepszą połowę, Beatę, którą z tego miejsca chcę ucałować, bo są cholernie tolerancyjne. Dodatkowo do tego też powiem, że noc jest zawsze bardzo długa i doba może się wydłużyć, a spać można krócej. Więc no niestety coś za coś, przynajmniej tak plus minus te 2-3 godziny dziennie, codziennie muszę poświęcać. No powiedzmy te 2 godziny, absolutne minimum, codziennie muszę poświęcać na swoją twórczość. Więc to jest codzienna praca i to, że ja te komiksy tak w pewnym sensie dostaję za darmo, to jest tylko pojęcie względne, dostać je za darmo. Bo ja się też zobowiązuję dzięki temu, albo przede wszystkim na coś i chcę, żeby było dobrze. Ja mam świadomość też tego, jak pewne osoby powiedziały, haha, Jarek, twoje niektóre filmy mają tylko 100 czy 200 wyświetleń, a masz
tyle tego kontentu i nic więcej. Owszem, zgadza się, tylko że tych filmów jest bardzo dużo, najwięcej prawie. Jeżeli mówimy chyba nawet o skalę Polski i kanały komiksowe, codzienna publikacja od 1 stycznia tego roku do chwili, kiedy dzisiaj to oglądacie, przynajmniej jeden film dziennie każdego dnia był publikowany. I ja mam świadomość, że niektóre filmy mają mniej czy więcej wyświetleń, bo to jest długofalowe. To jest tak, że pojedynczy film z pojedynczym komiksem, z recenzją, z nowościami, czasami trochę starszymi, bądź do tego dochodzą jeszcze polecajki i tym podobne. I u mnie po prostu szukasz tego, co chcesz znaleźć i znajdziesz. Będziesz miał podpowiedź, będziesz mógł zobaczyć, jak to wygląda. Więc z tego to się bierze. Jedne się klikają bardziej, inne mniej. Część z was po prostu wie, kto bardziej czego potrzebuje i które wydawnictwo jest bardziej oglądane. Więc tak to wszystko wygląda. Codzienna analiza, codzienna praca i owszem, przez to jest, aczkolwiek ja i tak dużo sam kupuję też komiksów, pomijając fakt, że je dostaję. Ile na nie wydaję? Za dużo, to mogę wam powiedzieć. Przede wszystkim tobie też, mój widzu, który cieszył się, że w ogóle, tak jak wspomniałeś poniekąd, może też dzięki mnie trochę zacząłeś czytać komiksy. Na razie to jest mało, ale fajnie, małymi kroczkami, tak w ten sposób chyba powinienem pokazać i do przodu, więc super sprawa. I mówię, a ile wydaje? No nie wiem, powiedzmy, że taka minimalna miesięczna kwota, tak mi się wydaje, to jest taka podpowiedź. Nie chcę tu mówić o pieniądzach oficjalnie, ale gildia i tam można mieć darmową wysyłkę przy określonym tym, prawda? Więc ja sobie taką paczuszkę zawsze uzbieram, coś tam dodam, no i wtedy jest darmowa wysyłka. Idzie za free do ciebie. To takie, tak najmniej właśnie. Pomimo, także, no mówię, co tu dużo gadać. Sam widzisz, sami widzicie, jak to wygląda. Więc tak to się prezentuje. Cieszę się, że zawitałeś do mnie. Widzę w ogóle aktywność, komentarze, nadrabiasz moje materiały. Super, świetnie. Właśnie po to to powstało. Wam oczywiście też dziękuję, że jesteście i wy nie widzicie tego, co mi pokazuje, te wszystkie wykresy i tabelki, ale ja widzę. Widzę wszystkiego wzrost. Dziękuję wam. Widzę, że doceniacie to. Ponad 2000 mamy, to idzie cały czas do góry. No i konkurs też. Jest konkurs, będzie konkurs. Będzie można w nim już, wiem na pewno, wygrać coś do czytania książkowego, podejrzewam, coś komiksowego i może też jakiś znowu gadżet popowy albo coś takiego. Jeszcze nie wiem dokładnie, co i jak z tym. Wstrzymajcie się chwilkę, bo to zostanie raczej oficjalnie zapowiedziane. Albo w sumie może zróbmy to teraz. Oficjalnie zapowiem, że tak, od chwili publikacji tego materiału możecie zacząć działać. Bo w sumie szybka myśl, zbliżają się Mikołajki. Zrobimy dwa w jednym, a mianowicie 6 grudnia, jak się nic nie wydarzy, Mikołajkowy live z okazji właśnie tego święta oraz 2000 subskrypcji, więc będę chciał się postarać być właśnie na żywo na YouTubie. Zapraszam wszystkich już teraz. Jeżeli byście chcieli ze mną siąść, pogadać, ci co byli już wiedzą, jest fajnie, kameralnie, czasem przyjdzie nawet trochę więcej ludzi, nawet tych znanych, więc dlaczego by nie? Więc tak, 6 grudnia, wtedy też na żywo ogłoszę zwycięzcę, a może zwycięzców, bo zastanawiam się, czy to będzie jeden, czy dwa, czy jedna, czy dwie nagrody. Obstawiam, że może to być dwie z tego względu, że no 2000, prawda? Subskrypcji. Więc coś na pewno takiego wymyślę. I co jest, że tak powiem, wymagane? Przede wszystkim musisz mieć subskrypcję mojego kanału i Facebook. To jest najważniejsze, myślę, najczęstsze. Na Facebooku też widzę cały czas wzrost, super to wygląda. Tych osób obserwujących, tych, co też polubili, bo to chyba dzieli się na dwa, prawda? I jeżeli już coś takiego będzie miało miejsce, fajnie by było, żeby
ten, kto będzie chciał to zgłosić, jakoś mi to potwierdził. Ten, kto będzie chciał się zgłosić do konkursu, bo o co chodzi? Też podsunięta pewna myśl przyszła mi do głowy, którą jakiś czas temu poruszałem. Co będzie wymagane dodatkowo, żeby, nie wiem, zostać, prawda, wylosowanym, znaczy wylosowanym to jest złe określenie, wybranym jako laureat, zwycięzca. No więc coś związane z lubią komiksy. Czyli dowolna forma, ale bardziej bym chyba skory do tego, że jakiś art, jakaś praca, nie wiem, plastyczna, czy jakaś, no wiecie o co mi chodzi, prawda? Czy ewentualnie jakieś zdjęcie, nie wiem, związane ze mną. Coś właśnie z lubią komiksy. Czasami ludzie takie rzeczy, że tak powiem, organizowali. Organizowali, tworzyli dla mnie i byli właśnie nagradzani, bo to naprawdę trzeba na to poświęcić trochę czasu. Trzeba przede wszystkim wykazać się dobrą inwencją twórczą, więc myślę, że to właśnie będzie najlepsze. A jednocześnie dla mnie może w jakiejś formie pamiątki to zostanie. I oczywiście będę chciał się tym podzielić, pokazać komuś, więc macie na to tydzień mniej więcej. Od chwili, kiedy ten materiał publikuję, myślę, że to jest odpowiedni czas. I zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał, ja jeszcze oczywiście na tym napomknę na dniu, jakoś, ale jeśli ktoś będzie chciał, to wtedy się do niego ja oczywiście odezwę i zaskoczę go czymś miłym. Więc tyle chyba, to co najważniejsze chciałem powiedzieć, powiedziałem. Lekko nie jest, ale idziemy do przodu. Wszystkim dziękuję, tym, co mnie wspierają, tym, co mnie oglądają, co komentują, piszą wiadomości, lajkują i tak dalej, i tak dalej. Także idziemy dalej do przodu. Aha, na kanale, kiedy to oglądacie, jest już oczywiście materiał z najnowszej pozycji, którą tam ostatnio czytałem, między innymi 7 żywotów Krogulca. Potężna księga, masę czytania, ale fajna, powiem szczerze, fajna, bo dodatkowo twórcą, jednym z twórców jest ten sam gość, który stworzył też komiks Wody Morteluny, też od wydawnictwa Kurc, jak w przypadku tego, więc świetny komiks, naprawdę, cud, miód, malina. No i wyczekujcie oczywiście kolejnych materiałów, bo grudzień się zaczyna, więc będzie trochę tego. To już teraz wam w sumie mogę opowiedzieć. Na pewno będzie top 5 minionego miesiąca, co przeczytałem. Już mam przygotowane, muszę tylko nagrać, bo już w sumie miesiąc się kończy, raczej nic więcej takiego specjalnie chyba nie będzie, co mogłoby się pojawić. Dodatkowo będzie oczywiście top 10 najlepszych komiksów tego roku, jaki przeczytałem w grudniu, no bo grudzień to już trochę taki powoli robi się sezon ogórkowy, do święta Bożego Narodzenia, no i wtedy już wydawnictwa tak nie publikują jak wcześniej. No, więc teraz ostatnie rzuty będą mi przychodziły komiksów, tych jeszcze z końca listopada, początku grudnia i je doczytam i będę chciał ten materiał nagrać. Będzie też na pewno poradnik świąteczny, jakie komiksy warto przeczytać w święta w tym roku. Tylko chyba pójdę trochę inaczej i nie będę pokazywał tego, co było w zeszłym, tylko zrobię nowy, bo dlaczego by nie? Będzie też na pewno coś związane z Batmanem i nie mówię tutaj, tak wiem, będzie dalej prezentacja mojej kolekcji, też w grudniu się pokaże, przynajmniej jeden odcinek, może nawet dwa, będę chciał nadrobić. Dodatkowo zastanawiam się, czy to będzie top 5 czy top 10, może, no ciężko mi stwierdzić jednoznacznie, najlepszych komiksów z Batmanem tego roku. Stwierdziłem, że coś takiego wprowadzę, gdyż nie chcę Batmana wrzucać do najlepszych 10 komiksów, jakie przeczytałem, z prostego względu. Mógłby zdominować listę w pewnym sensie, więc właśnie coś takiego będzie. No i możliwe, że jakieś top 10 albo też 5 w minionym roku było najlepszych momentów komiksowych, takich zaskoczeń też ewentualnie, które pozycje mnie zaskoczyły mimo swojej niepozorności albo coś, co nie obstawiałem, że będzie dobre, a okazało się, że wow, robi wrażenie. Czy takie materiały by was interesowały? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, bo chciałbym o tym usłyszeć. Ba, powiem więcej, chciałbym usłyszeć też, czy wy macie jakieś propozycje, jeśli chodzi o materiały stopek.
bo jeżeli będzie miał on trochę tych polubień, taki komentarz, jeżeli ktoś doda, to może i na coś takiego się skuszę. Wybierać z czego mam. Każdy, kto widział mój materiał kolekcji, a jeśli nie, to zapraszam, sam doskonale wie, więc czemu by nie? Także zdaje się też na wasz gust, to co byście chcieli zobaczyć. Mam też inny jeszcze materiał w ogóle zaplanowany, ale myślę, że trochę powoli mi to idzie, ale to będzie zupełnie coś innego niż do tej pory. Nie będzie to mega profesjonalne, ale będzie odstawało od tego co dotychczas. Plus miałem inny projekt, który na razie upadł z ilości czasu, którego nie mam. I sorry, musicie poczekać. No oczywiście, to co na bieżąco wychodzi, czy te wszystkie materiały, które dla was robię, planuję, też będą się pojawiały w międzyczasie. Więc czasami może być jeden, dwa, a nawet trzy dziennie, no bo tak to wychodzi mniej więcej. No i oczywiście, jak się wam podoba intro, pozdrawiam z tego miejsca Wojtka, który przy nim majstrował. Coś Batmanowego musiało być, prawda? Także ja jestem chyba najbardziej mimo wszystko kojarzony z Batmanem. Nawet już powiem szczerze, poza kanałem prywatnie, wśród ludzi, którzy mnie znają, którzy wiedzą, co robię i cześć Batman, I am Batman. Także kto wie, co dalej będzie. Na pewno będzie to, że czekam też na wasze zdanie na ten temat. I chyba tyle. Chyba tyle. Jeżeli sobie przypomnę, to wam dam znać. Też ostatnio przeczytałem jeden komiks. Zdradzę, że to jest od Egmontu Comics. Cholernie mi się spodobał i muszę o nim sobie trochę pogadać. Nawet bardziej niż w formie recenzji. Pewnie będę skrytykowany, bo ja jednak podchodzę do komiksów trochę inaczej. W wielu kwestiach oczekuję bardziej rozrywki, a nie jakiejś wspaniałej fabuły, bo zawsze mówiłem, że dla mnie ważniejszy jest styl, a nie historia. Jeśli coś, na coś nie mogę patrzeć, to nie chcę tego czytać. Zacznijmy od tego. Dlatego, gdybym chciał dobrą, długą, fajną, ciekawą historię, to bym czytał książki, których chciałbym czytać, ale nie mam czasu. I właśnie, czy mam czas na coś innego oprócz komiksów przez to wszystko? No jest problem. Chciałbym trochę poczytać książki, chciałbym pograć w gry, chciałbym wyjść, zrobić wiele innych rzeczy. Wszystko ograniczam do absolutnego minimum, bo komiksy zajmują mi teraz 80-90% wolnego czasu, który sztucznie generuję czasami, bo inaczej bym nie był w stanie robić tego tak, jak robię teraz. Nie ukrywam, że też po nowym roku będę chciał prawdopodobnie trochę jakoś to ustabilizować, zwolnić. Ale jak to będzie wyglądało, nie wiem, bo miało być to w zeszłym roku, a w sumie nie wyszło, więc nowy rok, nowe postanowienie, może w końcu się uda. Oczywiście was nie opuszczę, to wszystko tak jak było, będzie dalej. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Wyczekujcie tych wszystkich materiałów. Ja czekam na wasze opinie, wasze komentarze i po prostu chciałbym, żeby ich pierwszy raz było naprawdę dużo. Jak nie, to trudno, będzie mi trochę smutno. A jak będą, to będzie fajnie, bo będę mógł też się tym inspirować. To, co wy napiszecie, co powiecie, aby po prostu to zrobić. Dla mnie, ale przede wszystkim dla was. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Czekajcie na. Znaczy, ja czekam na wasze propozycje, na wasze, tak jak wspomniałem, komentarze, ewentualnie konkursowe prace. 6, jak się nic nie wydarzy, za tydzień mniej więcej to wychodzi, będzie live'ik. I tyle. Także skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, żeby ten film jak największa liczba ludzi dostała, żeby wiedzieli i byli po prostu. No i tyle. Subskrypcja, dzwonek, mile widziane, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami i to, co publikuję, żeby wam nie uciekło. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!